29 grudnia, czyli tuż przed końcem zeszłego roku, wstępnie zgłosiliśmy nasz akces do uczestnictwa w tym projekcie. W styczniu już zostaliśmy tutaj poproszeni o podanie pierwszych szczegółowych informacji i skończyło się to tym, że 20 czerwca przed wakacjami Zgromadzenie KZK GOP podjęło decyzję, że włącza się do projektu elektromobilności realizowanego w Polsce i w efekcie 30 czerwca podpisaliśmy porozumienie z NCBR. Trudno powiedzieć, czy jest to z naszej strony duży czy mały projekt. Nasz udział w tym projekcie będzie sięgał mniej więcej 142 milionów złotych. Chcemy zakupić 68 pojazdów elektrycznych. Na początku w roku 2019, czyli w okresie testów, byłyby to 3 pojazdy 12-metrowe, natomiast w 2021 roku, czyli kiedy będą te dostawy finalne, chcemy pozyskać w sumie 65 dalszych pojazdów, z czego 34 standardowe 12-metrowe i 31 pojazdów 18-metrowych. Uważamy, że na tym etapie wdrażania elektromobilności na razie nie chcemy tutaj włączać tych mniejszych pojazdów, bo te mniejsze pojazdy są gdzieś eksploatowane poza ścisłym centrum aglomeracji i jak na razie to będziemy się skupiać na największych miastach, które są obsługiwane takim klasycznym 12 i 18-metrowym taborem autobusowym. Przesłaliśmy 28 lipca przy dosyć bogatym, powiedziałbym, współudziale naszych głównych przewoźników taką specyfikację, o którą nas poproszono, specyfikację naszych oczekiwań wobec pojazdu zeroemisyjnego, pojazdu elektrycznego. Wiadomo, że na naszym obszarze są trzy duże przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej: PKM Gliwice, PKM Katowice i PKM Sosnowiec. PKM Sosnowiec, jak już powiedziałem, jako pierwszy już w najbliższym czasie będzie posiadał takie pojazdy. PKM Katowice też miał już przygotowaną specyfikację i w tym momencie trwa postępowanie przetargowe na zakup pojazdów elektrycznych. W związku z tym przy opracowywaniu naszej specyfikacji, którą przekazaliśmy do NCBR, skupiliśmy się na tych doświadczeniach, które już pozyskały te dwa PKM-y, PKM Katowice i PKM Sosnowiec, i gros zapisów dotyczących wymagań wobec pojazdu elektrycznego pochodzi z tych zapisów, które przygotowały te dwa PKM-y. Wytypowaliśmy, tutaj jest taka tabelka z 29 liniami, gdzie te pojazdy mogłyby kursować. No nie poszliśmy na łatwiznę i nie wytypowaliśmy tylko linii takich najkrótszych i najłatwiejszych, ale też troszkę dłuższych linii tutaj uwzględniliśmy, żeby zespół, który będzie przygotował realizację projektu czy całej koncepcji, mógł się wykazać takimi rozwiązaniami, które będą mogły być zastosowane u nas potem w całym systemie, nie tylko na tych najłatwiejszych liniach. Tutaj założenia systemu, założenia projektu jakby przeniesione z wymagań z jednej strony określonych przez NCBR, a z drugiej strony przez operatorów, czyli żadnych zewnętrznych silników wyposażonych, które wykorzystują spalanie paliw, nie mogą być emitowane żadne związki typu NOx, CO czy CO2. Z drugiej strony system musi być na tyle efektywny, żeby pojazdy wykazywały odpowiednią możliwość odpowiedniej eksploatacji, czyli
Chcemy, żeby taki pojazd, który powstanie, mógł przejechać w ciągu roku tak około 100 tysięcy kilometrów, żeby było to efektywne i żeby koszty eksploatacyjne dramatycznie na liniach nam nie wzrosły, bo to później ma przełożenie na to, jakiej wielkości dotacje są płacone przez poszczególne miasta. Co najmniej 120 kilometrów w ciągu dnia, żeby taki pojazd mógł przejechać, to jest takie, powiedziałbym, oczekiwanie dostosowane do naszej wiedzy na temat tego, jakie są możliwości rynku. Ale tu bym się przyłączył do tego, co w poprzedniej prezentacji mój przedmówca powiedział, że tak faktycznie to byśmy oczekiwali, żeby pojazd bezemisyjny przyszłości, ten docelowy, zapewniał nam możliwość przejazdu około 300 km w ciągu dnia po jednym pełnym ładowaniu nocnym. Jak na razie wiemy, że jest to niemożliwe, ale uważamy, że nie ma rzeczy niemożliwych. To, co się wydarzyło przez ostatnie lata, na przykład na rynku urządzeń mobilnych, telefonów komórkowych, liczymy, że coś takiego w pojazdach elektrycznych, a szczególnie w autobusach się też wydarzy. Uwzględniając tutaj to, że taki pojazd zużywa bardzo dużo energii nie tylko na samo obsługiwanie linii, czyli samo jeżdżenie, ale także kwestie ogrzewania, klimatyzacji. Jesteśmy w takim obszarze, gdzie to ogrzewanie jest dosyć istotne, ponieważ mieliśmy dosyć upalne lata i nie zanosi się, żeby sytuacja miała się zmienić, więc tutaj to obciążenie tymi wszelkimi urządzeniami w pojeździe jest istotne dla jego wydajności. Trzy rodzaje ładowania są brane pod uwagę, czyli ten zasadniczy model, tak zwany overnight charging, jako podstawa, to ładowanie przyspieszone i ładowanie szybkie, czyli mamy świadomość, że trzeba będzie wybudować na liniach obsługiwanych tym pojazdem sporo infrastruktury, że nie uciekniemy od tego, że będą stały słupy z pantografami na sieci komunikacyjnej. Zrezygnowaliśmy z ładowania indukcyjnego, bo wiemy, że to jest melodia przyszłości, że jest to też prawdopodobnie dosyć kwestia kosztowna. I jeżeli chodzi o ładowanie pantografowe, czyli to opportunity charging, tutaj po konsultacjach ze specjalistami zrezygnowaliśmy z tego rozwiązania i nie promujemy jego, gdzie pojazdy są wyposażone w pantografy, tylko uważamy, że wielość podmiotów, które będą z tego korzystały i być może jakieś różne rozwiązania, które się pojawią, biorąc to pod uwagę, lepszym rozwiązaniem i w sumie promowanym z tego, co wiem, jest to rozwiązanie, gdzie na pojeździe są tylko szyny do ładowania, natomiast pantograf jest opuszczany z punktu ładowania stacjonarnego. No i oczywiście plug-in charging, czyli jako te ładowanie nocne, też już tutaj powiedziano, że wtedy stawki cen za energię elektryczną, czy jej podaż jest lepsza. Nie mamy problemu wtedy z tym, że na przykład gdyby zacząć ładować całą naszą flotę, no to niestety zabrakłoby energii elektrycznej. Tutaj Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów wydało rekomendacje, i my tym podążamy, tym torem, że nie pojazdy powinny być wyposażone w pantografy, tylko raczej te stacjonarne punkty ładowania. I dlatego wbrew tym pierwszym doświadczeniom, gdzie większość jednak operatorów na razie ma te pantografy na pojazdach, my będziemy jakby promować to rozwiązanie drugie. No i może tyle. Widzę, że czas się powoli kończy. Jeżeli są jakieś pytania czy komentarze, bardzo chętnie odpowiem, jeżeli będę w stanie.